Ej, ale fajny remix. Ale dobry remix. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam was w drugim epizodzie Pokémon Unbound. W drugim dniu świąt. Dzień dobry. Zanim przejdziemy dalej, Właśnie, bo ktoś wspomniał w komentarzach, że czas się naprawi. Po resecie emulatora. Jak widać, działa. Jest fajnie. Jest super. Dobra. Przechodzimy do naszego składu, gdyż wygląda on następująco. Na początku Izabella Smoochum z takimi statami, z takimi oto ruchami. Powder, Snow Pound, Lick, Copycat. Dalej mamy Belle. Bella, nasz... Przepraszam. Larvitar. Z następującymi statami, z ruchami Rock Throw, Leer, Bite, Rock Tomb. Dalej mamy Yolantę, Snoranta, z statami byle jakimi, z ruchami Astonish, Leer, Double Team. I to tyle. Słuchajcie, będę miał wam dużo do powiedzenia, ale to w swoim czasie. Chciałem wspomnieć, że sekcja komentarzy była przewspaniała, że wbiliście też ponad 6000 wyświetleń w 2 dni, co jest dla mnie nienormalne, bo nagrywam to niestety trochę na zapas, ale ej, święta się zbliżają, trzeba spędzić z rodziną czy coś. Trzeba obdarzyć ich czymś fajnym, na przykład szklanką wody, proszę się napić szybko. Ej, no i dobra, super. Słuchajcie, powiem wam tak. Ja wam wychodzę z takimi otwartymi ramionami. I mówię, słuchajcie, możecie się reklamować. Proszę, zaciekawcie mnie i potencjalnych widzów. Po czym wy tego nie robicie? Nie wiem dlaczego, ale zrypaliście bardzo. Kekłem z kilku komentarzy w oparciu o poprzednie Question of the Day. Pan Ernie Bernie napisał, że w ostatnim czasie kolekcjonuje mandaty, co jest... No, komedia. Możesz swoje pieniądze... Następnym razem przeznaczyć na lepszy cel niż mandat, na przykład na wsparcie dla ulubionego twórcy. Wesoły chłopak napisał, że kolekcjonuje darmowe gry z Epic Games, to każdy prawdziwy Polak oczywiście tak robi, jak żeby inaczej. A Szumiący z kolei, z tego co pamiętam, że Szumiący napisał, czy książka Instytut Stephena Kinga się znajduje na regale. I odpowiadam twierdząco, tak, to jest książka Instytut. Pisaliście, żebym pogadał z typami, którzy chcieli zobaczyć Dex. Ej, to wcale nie tak, że już to wiedziałem. To wcale nie tak, że koleś mi o tym mówił i ktoś to zauważył i mi napisał w komentarzu, a ja go opieprzyłem, że mi spoileruje. Nie, wcale nie tak to było. Był jeszcze chyba tu gościu. Snorlax? Czy mógłbyś... Ej, będziemy zatrzymywać Pokemona, dobrze. Szybko poszło. Szybko poszło, senseless. Trudów! Ej, chwila, moment. Ciągnie swój do swego, swoją drogą. Dziewczynka zatrzymuje, dziewczynka ma większy dżadża niż jej ojciec. Po czym ją zaatakował. Spokojnie, dziecko. Tatuś nie pozwoli skrzywdzić... Tatuś nie pozwoli Pokemonom skrzywdzić cię. Mam pomysł, czemu... Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, spoko, musimy go jeszcze tylko znaleźć. Poszedł pewnie w jedyne logiczne miejsce. Super, pewnie do jaskini. Icicle... Patrz, wiedziałem wszystko. Ktoś jeszcze chciał zobaczyć mój Dex. Czy to ty? Nie, ty pilnujesz schodów, rozumiem. To już wiem. Ty coś chciałaś? Nie, to jest Articuno? To wiem. A, to ten... to jest ten przypadek, co ten tata jest super. Może ty. Hello there, General Keno! To był ten... Ej. Nie żeby coś. Ale przyjmę. Now teenager. Podwyższa atak. Ej, ale fajnie. Dobra, słuchajcie,
ostatnio na streamie. Jeżeli ktoś nie oglądał, to niech żałuje, bo jak widać warto, ale na streamie walczyłem za wzięcie o 20 zł. O pieniądze to był pojedynek. Wygrałem dzięki temu, że użyłem drużyny, którą mi podesłał jeden z widzów. No i obiecałem mu, tak, nazwę twoim nickiem jakiegoś fajnego Pokemona. Kto by pomyślał, że będzie to Skorupi o imieniu Subek. Ej, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. I wreszcie łamiemy zasadę posiadania haremu kobiet. Bo gdyż Subek jest mężczyzną, jak widać. Ten atak nie jest zadowalający, ale podwyższ... O, Felstinger. Jeden z najfajniejszych robaczych ruchów. Ej, przyjmę to. Dobra, 6, nie wiem ile, dołącza Skorupi. Ej, naprawdę ja to przyjmę. Ja to naprawdę przyjmę. Dobra, super. Coś jeszcze chciałem dodać. Co do tego reklamowania tych waszych kanałów. Pojawił się tam komentarz jakiegoś typka, czy może Instagram zareklamować. Nie. Jeżeli chcesz Instagram reklamować, to u mnie na Discordzie. Tam jest specjalny kanał na takie rzeczy przeznaczony. No i trzeba będzie wejść do jaskini. Ooo! Dziurę wykopał. General Kenobi! Ale zanim pójdziemy tam dalej... ubóstwiam Swinaba! To jest tak dobry Pokémon. Bella? Ej, nice. W ogóle swoją drogą, bo nie wiem, czy wspomniałem, Bella nauczyła się Rock Tomb, bo gdyż pan Piotr trochę poćwiczył Pokémony. Także wiecie. Bergmite. No tak średnio. Bella! Pomóż! Blablabla, przepraszam. Cały czas błędnie wypowiadam jej imię. Jestem okropnym trenerem. Co my tu mamy? Znak, który się czyta tylko od przodu. Trainer tips. Pokemon can gain experience points by battling. Wiem o tym! Sfil też jest świetny. Rock Tomb! Rollout. O, chciałbyś. Nie ma. Nice. Na tym kamieniu nic nie ma, niestety. Defense Curl Rollout. Moc. Confusion. Fajne. Biorę. Oczywiście, że biorę. Czy to jest trener? Pewnie tak. Nie idę ogólnie jeszcze za tamtym Sandslashem, bo mnie po prostu ciekawi, co jest tu. Fajnie by było... Ej. Subek na początku gry to jest taka moc. Rock'n'Rolla. Czym ja mam skontrować Rock'n'Rolla? Blalalalalalala. Weak Armor! Czy ten Pokémon domyślnie ma Weak Armor? Coś mi się wydaje, że niezbyt. Łamigłówka. I tak tam nie dojdę, ale po to już tak. Ej, Linka, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Easy, dobrze. Smuciam. Co tam Rock Tomb? Co to jest Rock Tomb? Przybajcie. Czy to jest Chansey, która po prostu stwierdzi, że mnie wyleczy? Okej, w razie przegranej ja tu wrócę. Pog! Nie wiem, czy mi coś nie mrugnęło na kamerce, ale chyba nie. Zajebiste. Jestem fanem tego faktu. Makuhita nie powinien mieć nic na mnie? Boy! Scraggy! Felstinger! Payback! Dobra, nice. Żyjemy? Jest dobrze. Powder Snow! Wreszcie! Jolanta, zaczniesz coś robić, coś więcej niż Astonish! Jolanta! Powder Snow! Idealnie. Tak trzeba żyć. Tak powinno być od samego początku, ale nie jest niestety. Ej, Great Wall, sami widzicie, warto gadać z kamiorami, jak zwykle. Ja obstawiam, że tam będzie jeszcze jakiś Pokémon legendarny, czy coś takiego. A Surfa pewnie zdobędziemy niezwykle późno. Honklaus! Honklaus! Honklaus!
Ej, nice. Lubię takie rzeczy, lubię takie momenty. Co my tu mamy? Dlaczego jeździsz na nartach w jaskini? Wytłumacz się, proszę. Ej, Subek jest tak dobrym pokiem. Czy ja chcę Pursuit? Nie. Bergmite. Ej, sprawdźmy ją. Nie, dobra, nie ma to sensu żadnego. Spróbujemy za pomocą Confusion. Niestety ten Pokémon robi nam bardzo duże kuku. Tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Ja ciebie też się nie spodziewałem, chomik. Ej, fajnie, że się odsunął, ale nadal. Napijmy się wody. Mam dwa razy więcej Pokémonów. Czy to oznacza dwa razy większą przewagę? Swinub. To oznacza, że będziesz miał mamo Swina, o ile dożyjemy do tego momentu w ogóle. Nie powinieneś mieć nic kamiennego, prawda? Rocktomb! Dobra, kolejny Rocktomb. I to jest chwila, na którą wszyscy czekaliśmy. Robimy Porian. Robimy Felstinga! Zaczyna się zabawa. Dobrze, jeżeli nie wiecie, to Felstinger daje plus 3 w ataku, kiedy pokonamy Pokemona. Co oznacza, że jestem plus 4. Jak dobrze. Beldum. No chyba damy radę Beldumowi. Subek, jesteś plus 4. Stab. Easy. Easy, Subek, ty bulki bez... O Jezus, jaki dobry Pokemonik. Chestoberis, świetnie. Okej. Rozumiem. Więc lider jest roślinny, bo używa Sleep Powder. Wcale nie tak, że mi pisaliście, że będzie roślinny. Skądże? To jest po prostu moja super dedukcja. I zdobyłem Pokeball. Pokeball. Coś jeszcze? Kurde, ten Swinub. O, jak on za mną chodzi. Tak bym chciał Swinuba. Grunt, żeby counter. Centridge. Spróbujmy Izabelą. Chociaż pewnie... Pewnie będę zaraz tego żałował, więc... Jolanta dała radę. Aż dziwne. Czy to jest już wyjście? Chciałbym wyjść z tej jaskini. A, mogę wyłączyć ten experience share. Nawet nie wiedziałem. Nie wiedziałem, serio. Nie doczytałem, przepraszam. Znowu, zapomniałem o tym czy coś. Nie wiem. Po prostu mi się tak zdarza. No, chyba nic złego. Chyba nic złego. Ej, jeżeli są wśród was ludzie, którzy dopiero teraz dołączyli do naszej widowni, to mogą się w sumie przywitać, napisać: ej, jestem nowy i podoba mi się twój content. Albo: jestem nowy i wiesz co? I twój content mi się nie podoba, mówiąc delikatnie. Ej, Route 2. Ktoś mi napisał, teraz sobie przypomniałem, żeby nie łapać od razu Pokemona, bo potem występują jakieś silniejsze. Jak mam ci nie łapać od razu Pokemon? Spróbujemy. Spróbujemy nic nie złapać. Rock'n'Rolla. Belalalala. Leer, 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 leer. Bite. Kurde, dalej żyje, jaki wariat. Nie wiem, co tu wchodzi. Subek! Drillbur. No Izabella byłabyś... Jolanta! Niestety trzy razy zrobił aż za dużo. Powder Snow. Jest bardzo niebezpieczny Pokémon, trzeba uważać. Wrócimy. Udało się nic nie znaleźć. Nice. Nie wiem, kiedy mam iść po tego Senslasha. Jest Senslashem, więc pewnie będzie miał jakiś chory, ogromny level. A bądź co bądź, nie mam ani ognistych, ani ziemnych, ani walczących, żeby skontrolować. Więc lepiej nie. A chciałbym go złapać. Fajnie by było. Kurde, Senslash. Znaczy, to już trzeci lodowy, ale co z tego? Senslash jest super. Ej, udało się. Wait. Jeszcze raz, powoli. Słuchaj no. Droga jest pełna trenerów, którzy chcą walczyć. Challenge Road. Jeżeli nie chcesz z nimi walczyć, mogę teleportować cię na drugą stronę.
Abracadabra, Reuniclus. Zajebiste. Ej, to było bardzo przyjemne. Bardzo miło ze strony tej pani. Dzięki temu żyjemy. I muzyczka z tego. Slateport City to było? Nie. Oldale. Debil. Oldale, oczywiście, że Oldale. Widzisz, Dehara City. Co to za miejsce? Znowu muszę czytać od tej strony znak. Trainer House. Nie chcę. Już wiem, jak to się skończy, więc lepiej nie. Statua Moltresa. I widzicie? Pokémon legendarny, a nie żaden mistyczny. Tak, wiem, co to jest gem. A jeżeli nie wiem, to mi go dasz? Gemy to było takie... coś przed Z-Krystalami. Tylko, że Z-Krystale były fajniejsze, bo... wybierasz, co działa. A nie, że... fajnie, że masz Fake Out Last Resort, ale wzmocnimy ci Fake Out. Byłem w Trainer House. Oczywiście, że byłem. Są coraz silniejsi. Wszystko rozumiem. Wszystko rozumiem, co my tutaj mamy. Kiedy Pokémon dostaje experience, może ewoluować i stać się silniejszym. Świetnie, wiedziałem o tym. Okej, okay, różne Pokémony się kryją we Flower Paradise. Mirskl, głupie imię, chowa się we mgle. Okej. Okay. To pewnie dziadek tego Mirskla, czy tej Mirskl, czy kogoś, nie wiem. Na pewno jeszcze nie chcę w tym odcinku iść na lidera. O nie, już mnie uprzedziliście, że lepiej nie. Fajnie, że mi mówicie, co robią które abilitki. Bardzo dobra rzecz. Co my tu mamy? Pokeballs, czy ja potrzebuję? Właściwie to niezbyt. Właściwie to niezbyt. Czy potrzebuję... no to są takie rzeczy, co ich raczej nie posprzedaję. Berries? Nie, nie, nie sprzedam tego. No dupa, no wychodzimy po prostu. No, liczmy na to, że deficyt potek nie będzie jakimś dużym problemem. TM, tak właśnie, bardzo bym chciał tak dużo jak możesz. Boże, inaczej, tak dużo jak tylko chcesz. Złoto! Złoto, tak trzeba żyć. TM nie powinny się nigdy kończyć. Po co? Mam 100 razy zapisać, czy co? Czy jeżeli wykonam to od razu... czy jeżeli to wykonam od razu... to jest, słuchajcie, misja! Trzeba zapisać 100 razy. Pewnie coś mi da za to, ale... genialne. Genialne. Dobra, wrócimy tu kiedyś. Będę zapisywał między odcinkami. Aros, legendarny. Czy ja jestem jego... tak, oczywiście... nie, nie jestem, żartowałem. Pewnie zmieniłem bieg historii czy coś tym kłamstwem. Znaczy nie wiem, nie wiem, jak zwykle nie znam mojego ojca. Logiczne, wiadomo. Sandstorm the Fog. Próbował wymienić Duckleta z Defogiem. Więc muszę znaleźć kogoś, kto chce wymienić Duckleta. Nie, nie zgadzam się. A jeżeli tak? 40 trainer tipsów mam przeczytać. Super, najpiście. Jeszcze raz, jeszcze. Oni i wszyscy mówią, jak wygrać z tym liderem. I to jest złote. Na zachód od Dresco Town jest Grimwoods. Bug Ghost Type. A, powinieneś sprawdzić. Okej, okay. Dobra, spoko. Tam przejdziemy. To się tam przejdziemy kiedyś. Czy z tobą już gadałem? Teraz już tak. Teraz już tak, dobrze. Ej, czy to nie jest dziadek, który będzie się chciał właśnie wymienić? Hello there, General Kenobi! Sandshrew na Duckleta. Bardzo bym chciał, gdyby nie fakt, że lubię Sandslasha i nie mam Sandshrewa. Ale dobra, będziemy o tym pamiętać, że istnieje ktoś taki. Czyżby... ej... Spring Medicine Awakening.
Tak, to jest Super Cube. Propos regionu Kalos. No dobra, czyli mogę zbierać sobie te części Zygarda, świetnie. Propos regionu Kalos, będę miał wam coś fajnego do powiedzenia. Ale to też bardziej pod koniec odcinka. Mam zapisane, więc nie powinienem zapomnieć. Spokojnie. Route 3. Tu jeszcze nie byliśmy. Ten Route 2 mnie korci. I nie widzę tu nigdzie tego gymu, więc walić nie ma. Nigdy nie było. Ej, widzę błąd, haha. I co teraz? I co teraz? Ej! Tak się nie robi. Proszę ogarnąć. Proszę przesunąć trenerkę. Dobra. W tym miejscu na pewno trafi się super Pokémon. Ej, nie będę narzekał. Znaczy, kolejna słabość na ogień, ale ej. Przynajmniej kontruję jakkolwiek roślinne typy, bo sam jest roślinnym typem. Gra z Poison. Czym mam go zaatakować, żeby go nie zabić? Astonish? Jolanta jest moim najsłabszym Stan Stunspore, fajnie. No i oczywiście Budeła nie da się uśpić, to jest najważniejsze. On jest plus 2. Jolanta, no! Ile? Dziękuję, w końcu! Ile to było? Dziękuję. Ej, Budeł. Oczywiście samica. Bo jakżeby inaczej. Harem trzeba powiększać. Zmieniasz się w Roselia, a potem w Roserade'a. I wciąż jesteś samicą. Jak śmiesz. Jak śmiesz. How dare you. Będzie znienawidzona przez wielu. O Boże. How dare you. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Ej, mamy nowego Pokemona. Super. Sprawdźmy ją. Naive Nature. Nie najgorzej. Absorb Growth Stunspore Water Sport. Nie chcę tego Pokemona. No, dobra, niech będzie. Niech już będzie. Niech już będzie. Ej. Pójdziemy jeszcze tutaj na górę. Bo tu jest droga numer 3. I tutaj też się da coś złapać. Ile mamy pokeboli? Dużo. Powinno wystarczyć. Waga! Nie chciałem z tobą walczyć. 12. O mój Boże, to ten najpiękniej... Mam spróbować Gretę. Nie będę próbował Gretą. To ten piękny szelosik. Subek? W sensie, no działa, nie wiem. Pikipek. Jestem plus 3. Dobry subeczek. Dobry subeczek, fajnie. Dobra, ale no nie mieliśmy walczyć. Z drugiej strony, to ja najpierw pójdę się wyleczyć, a potem wyślę Astonish oczywiście znowu Jolantę i będzie git. Jolanta z Astonishem, dajesz. Pokaż, co potrafisz. Ej! Przyjmę to. Swoją drogą. Nie zadziała Astonish. Wierzę w Powder Snow. Jolanta jest tak słaba, że powinno być git. Następny może być zabójczy. Czy dam radę złapać? Swoją drogą chciałem powiedzieć, że chyba nigdy nie trenowałem Bidoofa. Może raz. Może raz mi się zdarzyło. A to nie jest taki zły Pokémon. Squeech, oczywiście, że tak. Ej, czy Dex napisał, że to jest mysz? Czy ja widziałem, że jest... Ej, dobra, wreszcie samiec! Mam idealne imię dla Bidoofa. Część z was może pomyśleć, zakosiłeś to imię od Napiego, bo on też tak nazwał swojego Pokémona gdzieś tam. Ale najlepsze jest to, że ja miałem zapisane to imię już na pierwszy odcinek, a to było przed nazwaniem przez Napiego swojego Pokémona, więc się nie liczy.
Rodriguez. Must be po prostu. Dobra, dołącza bidów. Ej, i wreszcie mamy skład full of six. Naive nature. Simple! Co jest boskie z Defense. Wygryw życia. Wygryw życia. Tylko muszę go wytrenować. Ale wygryw życia. Wygryw absolutny, doskonały, cudowny pok. Teraz pytanie. Gdzie jest ten lider? Czy to jest w ogóle to miejsce? Czy lider się kitra gdzieś tu? Dzięki. Wyleczyła mi Pokemona. Ja myślałem, że tu się gdzieś wchodzisz, zapisujesz na ten... Bella, potrzebuje cię jak nigdy dotąd. Numel. Mamy jeden wodny ruch. Nie spodziewałem się, że to powiem, ale Numel tak trochę kontruje cały mój skład. Bella ma największe szanse wytrwania, po prostu. Raktum! A, easy, dobra. Szybałem, że Numel... nie rozpier... Mimo Berna... Dobra, ja już postanowiłem, że ja nie będę więcej walczył. Nie będę więcej. Nie ma co. Tym bardziej, że mieli tam chyba wodne Pokémony, a wodne... Mogą mi sprawić pewne problemy, dopóki Greta nie będzie wytrenowana. Słuchajcie! Jest to chyba dobry moment, żeby zakończyć epizod, bo gdyż będę... Ile razy miałem jeszcze zapisać? Wait, sprawdźmy to, czy to było tu? Tak. 82, dobra. To jeszcze sobie pozapisujemy trochę. A w tym czasie podziękuję wam serdecznie za oglądanie i słuchajcie, czas na drobną reklamę. Powiedziałem, że chyba nikt z was nie potrafi się reklamować jak człowiek. I to trochę prawda, tym bardziej, że... Nie chcę wam podcinać skrzydeł, ale reklamowały się głównie osoby, które na przykład nagrywają Pokémony z telefonu i to bez własnego komentarza, mało tego widziałem nawet bez własnego dźwięku. A ja nie chcę polecać dlatego, że ktoś się zgłosił, to go polecę. Nie. Ja... Tak miało być? To ja pozapisuję może tutaj. Boję się dalej zapis. Może ja sobie daruję jeszcze tak ze dwa razy. A nie, bo teraz zapisałem już 54 razy. Tak? Dobra. Wystarczy. To już nic nie robię. Wow, już się, aż mi się zrobiło ciepło. W każdym razie. Inny koleś z kolei reklamował swój kanał, ale pisał z innego konta. I zdarzały się na przykład osoby, które miały bardzo niskiej jakości materiały i tam, wiecie, 3 filmy na krzyż sprzed pół roku, 10 subów i Peter, zareklamuj mnie. Więc musiałem zareklamować osobę, która się o to w ogóle nie prosiła. Po raz kolejny. Także ej, przyjdźcie z czymś porządnym, bo ja chcę... przedstawić wam naprawdę wartościowych ludzi. Może niekoniecznie takich, których sam oglądam, ale takich, którzy na przykład według mnie mogą zadowolić większe grono niż na przykład te swoje marne, nie wiem, 700 czy 800 subów, tak? Więc ej, zapraszam serdecznie do użytkownika o niku Darki. Darki to jest człowiek, który, uwaga, powiem to, wydaje mi się, że graficznie... On jest może nawet na troszeczkę wyższym poziomie niż ja. Także ej, naprawdę, naprawdę, naprawdę szanuję. Jeżeli chcecie wiedzieć, co nagrywa. Ostatnio na przykład nagrywał Ultra Moon na live'ie. W sensie robił streamy i ma z tego zapisy. Teraz ogrywa, z tego co widziałem, Platinum Live. I coś jeszcze miałem... A, miałem jeszcze dodać, że ten człowiek, w przeciwieństwie do mnie, ograł region Kalos. Myślę, że będziecie zadowoleni. Dobra. Także to będzie tyle. Proszę rozgromić buton... Memuszki!
Memuszki, fanarty, zapomniałem o tym na śmierć. Dobra, będą teraz. A póki co dziękuję serdecznie za oglądanie. Proszę rozgromić elegancko butonik od łapkowania. I do zobaczenia za tydzień w sobotę o godzinie 10. Pamiętajcie, żeby nie spoilerować do godziny 15, co się stało z naszym składem. I to będzie tyle. Trzymajcie się. Bye!